stories na tych profilach jest po kilkanaście, kilkadziesiąt dziennie, natomiast one są tworzone w na tyle angażujący i ciekawy sposób, że ludzie dzielą się tymi stories również u siebie na stories. Jest to poczta pantoflowa, marketing szeptany, ludzie mówią o tych profilach i w ten sposób, nie bezpośrednio, ale pośrednio przez rekomendacje, my docieramy do nowych odbiorców, bo usłyszeliśmy, że jest profil, który robi świetne stories. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 147 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Kujawa, Instagram Pro. To już powoli może Ci podpowiadać, o czym będzie ta rozmowa. Ale zanim przybliżę temat, a później zaproszę do tej rozmowy, to przypomnę, że w 146 odcinku moim gościem była Małgorzata Machniewicz. A z Gosią rozmawiałem o efektywnym wykorzystaniu szkoleń online, które w dużej mierze przez ostatni ponad rok tak naprawdę zdominowały rynek szkoleń jako takich. Ciekawa rozmowa. Jeśli jeszcze jej nie słuchałeś, serdecznie do tego namawiam. W tym miejscu również podziękuję swoim patronom, bo jest ich już 32, a dopiero co odbyło się spotkanie online z patronami, którzy chcieli w nim wziąć udział i było to super tak naprawdę i ciężko się rozstać. Z takich fajnych spotkań ciężko się wychodzi, nawet ze spotkań online, więc jeśli ty chcesz dołączyć do tej wesołej gromady patronów, to zapraszam na stronę patronite.pl/RODK. patronite.pl/RODK, ale też wszystkich patronów możesz zobaczyć w każdym, czy też pod każdym wpisem na stronie rozwójosobistydlakażdego.pl. Taki mam zwyczaj i to jest też napisane w progach, więc możesz zdecydować się na swój próg na stronie Patronite. No dobrze, bardzo dziękuję patronom, ale teraz chwila o tym, o czym rozmawiałem z Rafałem Kujawą. Rafał pomaga osobom, pomaga firmom rozwijać sprzedaż za pomocą Instagrama. I przyznam, że myślałem, że wypytam Rafała o takie wskazówki, które i mnie pomogą lepiej rozwijać profil na Instagramie. Ale bardzo szybko w trakcie rozmowy okazało się, że za Instagramem naprawdę może stać bardzo konkretna sprzedaż. Dużo o tym rozmawialiśmy. To jest chyba druga najdłuższa rozmowa w tym podcaście przez blisko 3 lata, więc naprawdę nieźle. Ja nie wiem, kiedy zleciały te półtorej godziny. I myślę, że bez względu na to, czy masz cel sprzedażowy, czy chcesz rozwijać swój profil po to, żeby kiedyś go monetyzować, czy chcesz rozwijać swój profil od tak po prostu dla siebie, żeby docierać ze swoją misją, ze swoim podcastem, ze swoją inną twórczością do szerszego grona, to ten odcinek również jest dla ciebie i myślę, że wynotujesz sobie na pewno kilka, jak nie kilkanaście, albo może i więcej wskazówek, o których Rafał opowiada. Dlatego nie przedłużając, już teraz serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Wszystkiego dobrego. Nazywam się Rafał Kujawa. W internecie od wielu lat, nie wiem już od ilu, czy od 10, czy od 11, mówią na mnie Rafi. Zresztą nie tylko w internecie, bo w życiu prywatnym też całe życie właściwie jestem Rafi, i w szkole, i w pracy, i teraz poza pracą też jestem Rafi, nawet w domu jestem Rafi. Obecnie zajmuję się sprzedażą na Instagramie, aczkolwiek nie sprzedażą ze swojego profilu, tylko pomagam sprzedawać moim klientom za pomocą Instagrama głównie. Wcześniej sprzedawałem przez ogólnie social media, natomiast Facebook stał się dla mnie już męczący, bo 8 lat robiłem to codziennie. Po prostu zwyczajnie jak człowiek wypaliłem się, odpoczywam. Prawdopodobnie jeszcze wrócę na tego Facebooka, ale nie na ten moment. Powiem Ci, że ja jakoś wolę Instagram od Facebooka. Facebook służy mi głównie jako takie narzędzie kontaktu z niektórymi grupami, z niektórymi społecznościami. Czasem się zapomnę i zostanę chwilę na tym feedzie i to mi się właśnie przestaje podobać coraz bardziej. Natomiast Instagram lubię bardziej. Te relacje, wiesz, jakoś tak. Ale dobra, do tego wrócimy. Ja a propos na drugie mam Rafi. To tak widzisz, to taka zbieżność tutaj. Dobra, Rafał, Rafi.
Wiem, czym się zajmujesz. Zresztą ja już wiedziałem wcześniej, teraz już wiedzą słuchacze. A teraz przejdźmy przez taką rutynę, która w tym podcaście jest, czyli takie dwa typowe pytania. Pierwsze z nich, jaką masz pasję albo jakie masz pasje? Jaką mam pasję? Powiem od tej pierwszej pasji. Pierwsza pasja, powiem o dwóch pasjach. Pierwsza pasja to jest sprzedaż. To jest po prostu sprzedaż. Od wielu lat, od kiedy pierwszy raz miałem okazję pracować w korporacji, trafiłem po prostu na słuchawkę jako sprzedawca telefoniczny. Tak miałem tam przesiedzieć w tej pracy po prostu przez wakacje, przez 3 miesiące łącznie, ale te 3 miesiące sprawiły, że całkowicie moje życie odwróciło się do góry nogami. Zostałem tam na dużo dłużej, ponieważ nie wiedziałem, że zakocham się w sprzedaży i po prostu to jest dla mnie taki challenge, to jest jak rozwiązywanie zagadek, to jest zabawa. No i ta sprzedaż jest moją pasją, więc to się łączy z tym, że moja praca obecna też jest moją pasją. A drugą moją pasją, niezwiązaną ze sprzedażą, aczkolwiek gdyby nie sprzedaż, nie mógłbym sobie na nią pozwolić, jest podróżowanie. Ale niestety od 2 lat można powiedzieć, że siedzę w miejscu i to nawet nie jest wina COVID-a. To nie jest, nie mogę powiedzieć, że to jest wina kogokolwiek. Po prostu mam małego bobasa, który uniemożliwia, mimo że nie w 100%, bo na upartego dałoby się z nim podróżować, ale po prostu na ten moment, kiedy on chwilę jeszcze będzie dorastał, postanowiłem, że będę siedział na miejscu, więc te podróże są odłożone na drugi plan i do nich na pewno powrócę, bo to są podróże po całym świecie, podróżowałem po całym świecie i chcę do tego koniecznie wrócić. No to może bakcyla zaszczepisz młodemu w takim razie. Tak się zapowiada. Myślę, że tak, aczkolwiek pamiętam, że kiedyś ktoś mnie zapytał w pewnym momencie mojego życia, czemu ja w ogóle nie podróżuję właśnie, bo byłem takim człowiekiem totalnie zasiedzianym w Polsce, mimo że miałem możliwości podróżowania i nie zapomnę sam własnej odpowiedzi i jak później się ugryzłem w język, że ja po prostu nie lubię podróżować. Pamiętam to zdanie, ja wypowiedziałem, człowiek, który zwiedził później cały świat. I to jest dla mnie śmieszne, że rzeczywiście miałem to poczucie, że nie są mi do niczego podróże potrzebne i chyba do pierwszego takiego większego wyjazdu, tak mi się wydawało, bo to było tylko wydawanie się, ponieważ nie miałem szansy wcześniej zasmakować tego świata i dopiero później się okazało, że jednak bez tych podróży nie mogę żyć. Dobra, to ja pociągnę jeszcze ten temat, zanim przejdę do drugiego typowego w podcaście pytania, w tym podcaście. Takie najciekawsze kraje, które odwiedziłeś? Oj, zdecydowanie, no, to będzie w ogóle banalna odpowiedź, ale zdecydowanie Dominikana jest tym moim krajem, do którego lubię wracać. To jest miejsce, w którym czuję się jak w domu. Mam tam swój apartament też od 3 lat. Niestety tam jest skomplikowana historia z tym apartamentem, ale mówię o tym dlatego, że właśnie pierwszy raz jak poleciałem na Dominikanę, to wiedziałem, że muszę mieć tam swoje miejsce. W związku z tym właśnie tam zdecydowałem się na zakup apartamentu. Nie wiem, ile razy byłem na tej Dominikanie, nie jestem w stanie zliczyć. No, Dominikana taki bardzo turystyczny kraj, więc nic odkrywczego i to nie będzie nic pewnie zaskakującego dla słuchaczy. Natomiast z takich ciekawych miejsc, no ja jestem takim typem prawdziwego, może nieprawdziwego, typowego o turysty. Ja muszę mieć resort all inclusive, dlatego no, te kraje mnie interesują, czy Chorwacja w ten sposób, chociaż zwiedzanie też wchodzi w grę, natomiast ja wolę leżeć na plaży, bawić się i wszystko mieć podstawione pod nos, więc moje podróże, ja wiem, że dla niektórych to może być wręcz niesmaczne, jak można w ten sposób zwiedzać, no ja taką formę po prostu preferuję i tam, gdzie jestem zrelaksowany, tam czuję się najlepiej. Dominikana, Chorwacja, jeżeli chodzi o Europę, Grecja, jeżeli chodzi o Europę, Zakynthos, tam też mógłbym cały czas spędzać mój wolny czas. Bali, totalnie inny klimat niż Dominikana. No ale Dominikana przebija wszystko dla mnie. Najbardziej turystyczny, taki typowy kraj pod turystę, to jest coś dla mnie. Kapitalnie. Nigdy nie byłem. Może, kto wie, co będzie, może się też tak kiedyś wybiorę zobaczyć twój apartament. Zapraszam. Słuchaj, Rafał, pytanie drugie. Jak widzisz, jak rozumiesz rozwój osobisty? Chciałbym powiedzieć tu coś wyjątkowego, zaskakującego, natomiast rozwój osobisty dla mnie jest po prostu ciągłym doskonaleniem się w aspektach życia, które są po prostu dla nas interesujące. Nie trzeba się rozwijać pod każdym względem, nie trzeba rozwijać, uważam, każdej umiejętności. Rozwój osobisty dotyczy każdego, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Można się nie rozwijać, można się rozwijać, można rozwijać swoje pasje, to też jest rozwój osobisty, można rozwijać pewne umiejętności, to też jest rozwój osobisty. To jest po prostu ciągłe doskonalenie się i stawanie się
lepszym każdego dnia. Rozwój biznesu też jest pewnego rodzaju rozwojem osobistym przecież, nie? I tutaj zgadza za chwilkę się. Na ten grunt też sobie wejdziemy. Ale ponieważ powiedziałeś, że prowadzisz biznes oparty na Instagramie, tak naprawdę sprzedajesz przez Instagram, a naprawdę pomagasz sprzedawać swoim klientom przez Instagram. I przyznam, że nasze rozmowy zaczęły się, ja słyszałem ciebie, ty pewnie słyszałeś też mnie na Clubhouse, jesteś kolejnym gościem, którego poznałem tym razem na Clubhouse. Wcześniej to było zwykle LinkedIn Local, później trochę LinkedIn w ogóle, a tu ostatnio trochę gości z Clubhouse'a, bo to takie ciekawe medium, chociaż przyznam, że na przerwę wakacyjną odinstalowałem aplikację i do niej na razie nie wróciłem jeszcze. Ale kto wie, bo widzę, że to zaczyna chyba powoli na zimę odżywać. Ci ludzie wracają chyba do tego Clubhouse'a, nie widzisz, tak? Właśnie ten okres wakacyjny rzeczywiście na Clubhouse'ie był takim okresem przespanym. Clubhouse w Polsce przygasł, do tego on wszedł na Androida i wtedy miał być to wielkie boom. Okazało się, może nie klapą, ale wtedy Clubhouse wielkie boom, zaczął... ale trochę takie inne. Tak, ale w drugą stronę to poszło, niż się wszyscy spodziewali, ale teraz rzeczywiście widzę coraz więcej powiadomień, że tak jakby ludzie zaczynają z powrotem wracać. Chyba pogoda na dworze do tego jest odpowiednia, żeby wrócić na ten Clubhouse i w ten sposób podtrzymywać te relacje z ludźmi. Zobaczymy, zobaczymy. Żałuję tylko, że nie mam jej na LinkedInie. Rzeczywiście profil jakiś tam mam na LinkedInie, ale żeby aktywnie tam wejść i cokolwiek zrobić, to żałuję, że tego do tej pory nie zrobiłem i cały czas mnie kusi, żeby wreszcie się tym zająć, ale cały czas mówię sobie, jeszcze nie teraz, za tydzień, za tydzień, za tydzień. Jedno z takich moich powiedzonek mówi, nigdy nie jest za późno, więc wiesz, kiedyś nastąpi ten dzień, gdzie wejdziesz na LinkedIna i rozkręcisz tam swój profil, tak jak rozkręciłeś na Instagramie. No i do tego chcę teraz przejść, ponieważ wiele osób trochę tak dotyka tego Instagrama, wiesz, jak to się mówi, jak pies jeża. Z drugiej strony wiele osób bardzo chętnie wchodzi na Instagram, obserwując profile, które są naprawdę już takie duże, one mają już tradycję, mają coś w sobie takiego, co powoduje, że rośnie rzesza obserwujących, zachodzą jakieś interakcje i być może się to z czasem, a często na pewno się to monetyzuje. I teraz obserwując na przykład twój profil, stąd też jesteś tu gościem, to już widać, że, zresztą to napisałeś w postach, tam jest raptem 100, ile? 130, czekaj, ja sobie to nawet przeklikam, ten twój profil. Nawet nie pamiętam, ale no. Od razu powiem, że duża część postów jest zarchiwizowana. To są posty, kiedy zaczynałem w styczniu 2020 roku, tak? Tak? I część postów tych pierwszych, jak jeszcze w ogóle wdrażałem się w ten Instagram i w tą grupę moich odbiorców, co może się podobać, co się może nie podobać, dużo testowałem. Ale głównie zarchiwizowałem je z tego powodu, że wizualnie bardzo mi się nie podobały. Ja nie zlecam grafik, które robię na Instagramie, z tego powodu, że lubię przy tym po prostu dziubać, to mnie relaksuje. Więc te grafiki pierwsze, nie że się ich wstydzę, bo chętnie bym je pokazał, jak wyglądał ten proces, dlatego są zarchiwizowane te posty, a nie usunięte. Natomiast no, wyglądają bardzo nieprofesjonalnie, przynajmniej przy tym, co obecnie jest. Chociaż no tak, to, co jest obecnie, nadal wymaga poprawek. Nie, no dobra, dobra, to już nie bądź taki skromny, ten profil wygląda naprawdę dobrze. Zresztą ja obserwuję ciebie od jakiegoś czasu i wiele twoich postów, tudzież no postów głównie tak naprawdę zapisałem sobie na później. No ale wracając do tego, co zacząłem mówić, 134 posty odejmując, czy jakby dodając do tego to, co zarchiwizowałeś, no to tam podejrzewam może być, nie wiem, drugie tyle maksymalnie pewnie gdzieś, nie? Nawet mniej. Nie, jeszcze. No właśnie, jest blisko 10 tysięcy obserwujących. A już po 90 bodajże 8 dniach, czyli nawet nie było 100 dni, jak pochwaliłeś się, że tych już jest 3000 chyba. Możliwe, tak, już możliwe. Szybko, chyba szybko, tak, patrzę, szybko patrzę, przewijam tutaj 2000, tu dziękuję, a tu 3000 w 98 dni, dokładnie. Dobra, no to pierwsze pytanie, jak to się robi? No to teraz wyjdzie, że jestem tym szewcem, co bez butów chodzi, chociaż na początku rzeczywiście stosowałem się do tego, czego teraz nauczam klientów, a sam nie robię, no bo moje publikacje obecnie na Instagramie kończą się może na jednej w miesiącu. W ciągu tego roku opublikowałem dosłownie kilka postów, natomiast kiedy rozpoczyna się na Instagramie, ta publikacja musi mieć odpowiednią częstotliwość. Od razu odpowiem na pytanie, które bardzo często wszędzie się pojawia, jeżeli chodzi o Instagrama. Jak często publikować na Instagramie? Jak najczęściej, jeżeli możesz, to publikować kilka razy dziennie. I od razu odpowiem na drugie pytanie i obiekcje. Czy to nie przekłada się na jakość tego,
co my publikujemy na Instagramie. Być może się przekłada, być może się nie przekłada, nie nam jest to oceniać, ponieważ Instagrama tworzymy przede wszystkim dla naszych odbiorców, jeżeli to ma być Instagram pod sprzedaż, i to oni mają oceniać, co im się podoba, co im się nie podoba i czy to ma jakość, czy nie ma jakości. Często łapałem się na tym i moi klienci łapią się na tym, że post, z którego nie do końca jesteśmy zadowoleni, my osobiście, przyjmuje się wśród naszych odbiorców perfekcyjnie i czasami staje się wiralem. Jednym z takich właśnie postów, którego w ogóle miałem nie publikować, jest post o cebulkach. Tam 6 typów chyba dziwnych ludzi na Instagramie. To jest post humorystyczny, nie edukacyjny. I on został udostępniony 750 razy przez innych ludzi na swoim stories. Czyli rozszedł się wiralowo. Rzeczywiście ten zasięg był duży. Tam doszło, nie pamiętam ile osób, ale to było setki osób na mój profil. Wtedy, kiedy jeszcze chyba nie miałem tych 3000 followersów. I to był jeden z tych postów, gdzie moją zasadą wtedy na Instagramie było to, że publikuję codziennie, koniec i kropka, godzina 19 musi wlecieć post. Taka jest zasada, choćby to miał być post, który według mnie nie jest dobrym postem. Zasada musi być zachowana. No i to był jeden z tych właśnie postów, który był podtrzymaniem zasady, miał nie wypalić, a okazało się, że w tym momencie ten post wystrzelił i zrobił świetną robotę dla mojego Instagrama, więc ta częstotliwość publikacji powinna być jak największa, szczególnie na początku, bo to właśnie zwiększa nam szczególnie zasięgi na Instagramie i buduje ten efekt momentum i nawet nie wiemy, kiedy trafimy na stronę Exploruj, to tak jak mamy w talii powiedzmy 4 asy, w talii jest, nie wiem, 54 karty czy 52, nie pamiętam. 52. Mhm. 52. Prędzej czy później my tego asa z talii wyciągniemy, ale my nie będziemy wiedzieć, kiedy na tego asa trafimy, po prostu to działa jak statystyka i nie mamy też wpływu na algorytm Instagrama i na to, czy post rozejdzie się wiralowo, czy trafi on na stronę Exploruj i zrobi nam 100 tysięcy wyświetleń na tej stronie Exploruj. To jest często zbieg wielu, wielu, wielu rzeczy i takich drobnostek na Instagramie, a żeby temu szczęściu dopomóc, żeby te posty się zaczęły rozchodzić i żeby robić te zasięgi i żeby odbiorcy rzeczywiście jak najszybciej do nas przybywali na ten Instagram, no to potrzebna jest ta duża częstotliwość, przynajmniej na początku, później można sobie zwolnić. Mhm. Strona Exploruj, to powiem tym, którzy nie mają dużego doświadczenia, powiem, a ty skorygujesz, jeśli mówię źle. To jest tak, gdzie jak naciśniemy lupkę, tak, to wtedy się pojawiają te podpowiedzi. Tak, dokładnie. To jest ta i strona, to jest strona Exploruj. Najcenniejszy ruch na Instagramie. Dobra, to teraz powiem, co ja czasami słyszę w różnych relacjach od innych osób, które też uczą, jak rozwijać swój profil na Instagramie po to, żeby kiedyś on zaczął się monetyzować, bo bardzo wiele osób po to otwiera profil na Instagramie. Ja otworzyłem ten profil po to, żeby komunikować treści, które publikuję za pomocą podcastu, no ale też chętnie posłucham o tym, jak zrobić to lepiej, żeby faktycznie również na Instagramie mieć pewnego rodzaju społeczność, która gdzieś asystuje, wspiera i pomaga. Bo ona już jest, bo bardzo wiele osób gdzieś jest cały czas ze mną w kontakcie i to jest bardzo sympatyczne. Natomiast ci, którzy też uczą, mówią 2 do 3 postów, 3 do 5 relacji. Tylko 2 do 3 postów w tygodniu, a 3 do 5 relacji dziennie. Co ty o tym sądzisz? No ja kompletnie się z tym nie zgadzam. Wręcz no, 2 do 3 postów w tygodniu to może sobie robić Ewa Chodakowska, ale nie ktoś, kto... Albo Rafi. No Rafi też uważam, że powinien nadal publikować codziennie, tylko Rafi po prostu zagalopował się ilością zleceń i przez to no, jestem tym szewcem, kto bez butów chodzi, nie rozwijam własnego Instagrama, rozwijam Instagramy moich klientów, którzy mają 10 razy większe liczby niż ja i robią ogromne sprzedaże. W związku z tym nie mam czasu na własny profil, no ale mój Instagram już jest też zbudowany w taki sposób, że on sprzedaje automatycznie. Na to wpływa wiele elementów, no bo dookoła Instagrama jest też mała infrastruktura, jeżeli chodzi o content zbudowana i to wpływa na to, że rzeczywiście cały czas ci nowi klienci u mnie się pojawiają. Pytanie, jeszcze raz jakbyś powtórzył, brzmiało, co robić, żeby... Pytanie brzmiało, co sądzisz o tym, że to są 2-3 posty w tygodniu i 3-5 relacji dziennie. Nie, no to właśnie tak jak wspomniałem już wcześniej, to jest też zwykła statystyka. No jeżeli postujemy raz w tygodniu na Instagramie powiedzmy, no to rok ma 54 tygodnie, no to mamy 52 posty. Znowu. 52, no to nie, co mi się 54 dziwi, ci się ulubiła ta cyfra, 54 tak. Karty w talii. 52 tygodnie, no to 52 posty mamy w ciągu roku. Jeżeli zliczylibyśmy sobie średni zasięg z tych postów, jeżeli chodzi o i szansę wyciągnięcia tych asów,
no to w ciągu roku możemy wyciągnąć tych asów 4 maksymalnie, tak? Powiedzmy, jeżeli dobrze pójdzie. Jeżeli porównując to oczywiście do tej talii kart. Ale jeżeli zwiększamy tą częstotliwość i publikujemy 7 razy w tygodniu, no to 365 szans mamy na wyciągnięcie tych asów rzeczywiście. Ale tak jak mówiłem, nikt nie zna recepty na posta wiralowego. My możemy mieć recepty na posty, które ludzie będą zapisywać, posty, które ludzie będą lajkować czy udostępniać, no bo takie recepty to ja mam gotowe, wręcz potworzone. Natomiast nie ma ani takiego kursu, ani takiego eksperta, który powie nam, jak zrobić post wiralowy. Gdyby jedna taka osoba rzeczywiście miała receptę na ten post wiralowy, to zaraz tych postów wiralowych byłoby dookoła nas mnóstwo, bo każdy chciałby poznać tą receptę. W związku z tym musimy polegać na statystyce i na częstotliwości. Im więcej, tym lepiej. Pamiętając o tym, że Instagrama tworzymy, jeżeli chcemy sprzedawać na nim i zarabiać, to tworzymy dla odbiorców, a nie dla nas samych. Więc to odbiorcy mają oceniać, czy nasze treści są dobre, a nie my sami mamy oceniać siebie na podstawie tego, co stworzyliśmy. Mhm. Piotr Bucki napisał książkę nawet Viral. I on jakby daje tam receptę, a nawet stos recept, tylko to nawet z taką instrukcją w postaci tej książki, no chwała tym, którzy tego Virala będą mieli za każdym razem, albo przynajmniej te 4 asy w talii, nie? Więc to tak znowu fajnie jest wiedzieć, co działa w ogóle, tak jakie emocje kierują ludźmi, którzy obserwują te profile i gdzieś później wiralowo udostępniają te treści, tak jak twoją cebulkę. No ale generalnie faktycznie jest to trudne, tylko że jednym idzie łatwiej, drugim idzie wolniej. I ty powiedziałeś, że poukrywałeś część tych postów, bo nie byłeś z nich jakościowo zadowolony. Mówisz, że warto publikować codziennie, a nawet kilka razy dziennie, jeśli mówimy o postach, tak? Tak, tylko że od razu mówiąc o tym, że kilka razy dziennie, zdaję sobie sprawę i wiem, że jest to praktycznie niemożliwe, jeżeli tworzymy Instagrama samemu. To jest no prawie niewykonalne, bo byśmy musieli non-stop zajmować się tworzeniem treści. Więc jeżeli już prowadzimy Instagrama w pojedynkę, nie mamy kogoś do pomocy, no to załóżmy, że raz dziennie taki post powinien wlatywać. Możemy darować sobie niedzielę, z tego względu, że w niedzielę nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, kiedy ten ruch na Instagramie będzie największy, z tego powodu, że nie ma tych rutyn codziennych, które ludzie mają. Zazwyczaj wychodzenie do pracy o tej porze, obiad o tej porze i ten ruch na Instagramie jest taki nie do skalkulowania. Dodatkowo wtedy w niedzielę konkurujemy z największą liczbą osób, które właśnie mają czas na to postowanie, bo w niedzielę statystycznie najwięcej tych postów wlatuje, więc konkurowanie w niedzielę i taką niedzielę dla moich klientów pozwalamy sobie odpuszczać, więc tak w praktyce wychodzi nam, że postujemy 6 razy w tygodniu. To jest taka najbardziej standardowa wersja tego, co robię z klientami. Zaraz wrócimy do tego, co robić dalej technicznie, tylko tutaj brakło takiego motywu przewodniego, takiego jak to autorzy niektórych książek mówią, tego dlaczego, czyli dlaczego w ogóle warto być na Instagramie? To zależy, powodów może być wiele. Ja powiem, najlepsza odpowiedź. Dlaczego warto być z mojej perspektywy na Instagramie, czy z perspektywy moich klientów? Dla pieniędzy. Przede wszystkim dla pieniędzy. Ja nie prowadzę mediów społecznościowych, mimo że na nich jestem obecny od początku Facebooka czy Instagrama, dopiero teraz tym Instagramem zajmuję się, że tak powiem, zawodowo, to mam go gdzieś założonego, tak jak duża część z nas, prawie od samego początku, ale nie przykładałem do niego uwagi, ale jeżeli już prowadzę media społecznościowe, w które się angażuję, czyli wcześniej na przykład w Facebooka, teraz obecnie w Instagrama, to jeżeli ja już się w coś angażuję na podstawie, powiedzmy, platformy społecznościowej, to ta platforma społecznościowa musi mi płacić za ten czas, który ja w nią wkładam. I to jest moja zasada, inaczej nie spędzałbym czasu na Instagramie, gdyby to miało być robione za darmo i płakałbym w poduszkę wieczorami, gdybym widział w statystyce Instagrama, że poświęciłem na niego 2 godziny, na przykład, bo mamy taką statystykę dostępną, że możemy sprawdzić, ile czasu średnio poświęcamy na tego Instagrama w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia. No i płakałbym w tą poduszkę, gdybym wiedział, że nie będę miał za to zapłacone. A potrafię mieć w tej statystyce czasami nawet 6 godzin w ciągu dnia, że na tym Instagramie spędziłem. Natomiast wiem, że mi się to zwróci z nawiązką, więc to, co ja wykonuję na tym Instagramie, ma zawsze swój cel. To jest niemalże zmiana.
można powiedzieć, taka na etacie. 6 godzin plus 2 godziny na takie, wiesz, tu kawa, tu rozmowa, tu coś, a 6 godzin realnej pracy. Tak, niestety tak, na własne życzenie, ale jestem z tego zadowolony. Aczkolwiek wprowadzam pewne zmiany biznesowe do końca roku, na przykład nie będzie już dostępnych u mnie konsultacji 1 na 1, z tym na pewno kończę, bo zagalopowałem się, tak jak mówiłem, z tym. No tak, to konsultacje 1 na 1 nie są skalowalne jednak, prawda, więc... Tak. No dobra, wracamy do profilu. Twój profil, te 134 posty, które są aktualnie dostępne, to są praktycznie same wskazówki. To większość karuzele, konkretne porady, jak, nie wiem, Insta Karuzela Show, odbudować z gliszcza, czy założyć nowe konto, etc. Ale ten twój profil jest jakby dedykowany, widać to od razu, dla tych, którzy coś chcą z tym Instagramem zrobić. Teraz, co generalnie publikować, albo jakie są dobre praktyki, żeby konto, już bez określania konto Kazika, Zuzi, czy kogokolwiek, kiedyś zaczęło się tam, powiedzmy, monetyzować, to jakie są takie dobre praktyki? Już mówiliśmy o tym, że publikować często, sam powiedziałeś, że bez zespołu to pojedynczo raczej jeden post dziennie, 6 dni w tygodniu, odpuszczać sobie niedzielę. Co jeszcze? Publikacja to jest jeden tylko z tych elementów pracy na Instagramie, który powoduje, że w ogóle ta sprzedaż tam się odbywa. Po publikacji postów zazwyczaj wszyscy kończą tą swoją, w cudzysłowie, pracę na Instagramie i czekają, aż, nie wiem, sprzedaż się rozpocznie. Natomiast poza samą publikacją musimy pamiętać o tym, żeby robić marketing wokół tych naszych postów. To już nie są te czasy, że dobra treść czy dobry produkt sprzeda się sam. Konkurencję na Instagramie możemy liczyć w setkach tysięcy, jak nie w milionach, często jeżeli chodzi o konkretne branże. I taką, no nazwę to receptą, bo do tej pory zawsze się to sprawdza, niezależnie od branży, w której tą metodę wprowadzam. Musimy mieć przede wszystkim konkretny cel tych naszych publikacji, czyli te publikacje nie mogą po prostu krążyć sobie wokół jednej tematyki, bo zajmujemy się, powiedzmy, branżą stylizacji paznokci albo branżą choćby właśnie rozwoju osobistego. To krążenie wyłącznie wokół tych tematów dla krążenia to jest za mało, żeby cokolwiek sprzedawać. To, co powinno wyznaczać cel naszych publikacji, to przede wszystkim najpierw powinniśmy się zastanowić, jaką my mamy ofertę i co my chcemy sprzedawać na tym Instagramie. Dopiero na podstawie tej wstępnie chociaż stworzonej oferty albo pomysłu na produkt lub usługę, którą my będziemy później sprzedawać, my powinniśmy tworzyć treści dookoła właśnie tej oferty, edukując ludzi w temacie tego, co my mamy im do zaoferowania więcej poza samymi postami na Instagramie. Ale tego nadal by było mało, no bo to jest cel i wiemy, powiedzmy, jak poruszać się, jeżeli chodzi o tematy naszych postów, kiedy mamy już swoją ofertę i kiedy wiemy, że na przykład mamy kurs online z szybkiego czytania, no to wiemy, że możemy ludziom podrzucać techniki szybkiego czytania na tym Instagramie, jak zwiększać tą naszą szybkość tego czytania, produktywność ogólnie, i wokół tego tematu można krążyć, i to już będzie ten pierwszy z elementów, który wpływa na samą sprzedaż, no bo ludzie zaczną nas postrzegać jako eksperta. Ale Instagram to nie jest platforma edukacyjna, to nie jest platforma, na którą ludzie wchodzą tylko i wyłącznie po to, żeby się edukować. Trzeba pamiętać o tym, że nasze treści muszą budzić różne emocje, i poza tym, że my się pokazujemy na Instagramie jako ekspert, my musimy dać się polubić tym ludziom na Instagramie. I paradoksalnie też od razu powiem, że kluczową rolę często odgrywa ta klątwa eksperta, kiedy my jesteśmy w czymś dobrzy na Instagramie i zaczynamy publikować, to często widzę, że ktoś za bardzo zagłębia się w temat i zbyt go komplikuje na Instagramie, a Instagram, tak jak wspomniałem, nie jest platformą edukacyjną, i paradoksalnie im więcej czasu, im więcej wartości samej w sobie, w treści damy naszym odbiorcom, i mówię tutaj o wartości edukacyjnej, tym paradoksalnie mniej reakcji otrzymamy na takiego posta, bo ludzie chcą tutaj czytać krótkie treści, przyjemne treści, takie, które ewentualnie, jeżeli nie mają czasu, zapisują sobie i wracają do nich później. Ale poza pokazaniem się od tej strony eksperckiej i poza samą edukacją,
my musimy pokazać ten rąbek życia prywatnego na tyle, ile chcemy. I to nie muszą być zdjęcia z prywatnego życia. Można też się tym posługiwać, można zrobić zdjęcie z pieskiem, zdjęcie z dzieckiem i to są zdjęcia, które zazwyczaj generują nam najwięcej serduszek i dla samego algorytmu te serduszka nie mają znaczenia, ale serduszka mają znaczenie dla nas, że my dajemy się polubić tym naszym odbiorcom i u takiej osoby jest łatwiej wydać pieniądze, kiedy my pokażemy siebie z takiego życia prywatnego. Jeżeli jednak nie chcemy publikować życia prywatnego, bo ja mam do tego uraz po 8 latach publikacji na Facebooku życia prywatnego, można to obejść w taki sposób, że do grafik, które zamieszczamy na Instagramie, dodajemy odpowiednie opisy i treści. I co mam na myśli odpowiednie, bo to jest zbyt ogólne. Treści, które mówią o naszych wartościach, jakimi zasadami kierujemy się w życiu, co jest dla nas ważne w życiu, czego nie lubimy, co lubimy, tak żeby polaryzować tą naszą społeczność, żeby ludzie mieli w ogóle powód za coś nas polubić, niż po prostu nam ufać jako ekspertowi, bo później jeżeli jest konkurencja i mamy 5 ekspertów na Instagramie i nie wiemy u kogo zakupić powiedzmy dany kurs, wszyscy mają podobne ceny, to u kogo najchętniej byśmy wydali pieniądze? U tej osoby, która wydaje nam się najbliższa. W związku z tym te posty nawiązujące do takiego bardziej prywatnego życia, czy to w formie treści, czy to w formie zdjęcia, mają też dla nas kluczowe znaczenie. Ale to są dwa elementy. Są jeszcze elementy takie jak posty sprzedażowe, już nie będę tutaj tego rozwijał, bo nie chcę zanudzić słuchaczy. Posty sprzedażowe są posty, które powinny budować całe dyskusje i to też ma dla nas znaczenie, ta ilość komentarzy, nie dla samej ilości komentarzy, ale często, kiedy zbudujemy sobie społeczność osób, które chętnie u nas komentują post po poście, to od razu powiem, że też paradoksalnie nie spodziewajmy się, że ci, którzy najczęściej u nas komentują na Instagramie, w każdej branży działa to tak samo, też powiem jako ciekawostkę, ci, którzy najczęściej komentują u nas na Instagramie, nie zostają naszymi klientami, ale oni są naszymi ambasadorami i oni nam przyprowadzają klientów. Często nieświadomie, w taki sposób, że po prostu rekomendują nas, opowiadają o nas, mówią o nas, kiedy poruszany w sieci jest temat, którym my się zajmujemy. I to są tacy ambasadorzy, z którymi nie musimy podpisywać umowy. To są osoby, z którymi mamy te relacje na tyle zacieśnione, że one chętnie zawsze wkradają się w tą dyskusję pod naszymi postami na Instagramie. Mhm. Powiedziałeś takie słowo klucz, które jest słowem kluczem w każdych mediach społecznościowych, bo wiemy, że działa ten klucz inaczej na Facebooku, inaczej na LinkedInie, a jeszcze inaczej na Instagramie. Chodzi mi o algorytm. Jak działa algorytm Instagrama? Powiedziałeś, nie działają serduszka. Co działa? To, że serduszka nie działają, od razu powiem, że jest to informacja, którą możemy przeczytać na oficjalnym blogu Instagrama. Znaczy serduszka, one mają tam jakiś wpływ oczywiście na to, czy ten post będzie dalej rozpowszechniany i będzie pokazywany większej ilości osób. Natomiast informacją, którą też mamy wprost od Instagrama, która jest podana na oficjalnym blogu Instagrama, gdzie mniej więcej jest tłumaczone, jak ten algorytm działa, aczkolwiek jak algorytm działa, to nawet wbrew pozorom nie wiedzą osoby, które wstępnie go tworzyły, bo to jest sztuczna inteligencja, która ciągle się rozwija na podstawie tego, co otrzymuje od nas, jakie treści i tak dalej. Od nas mówię, od wszystkich użytkowników Instagrama. I nie jesteśmy w stanie powiedzieć jednoznacznie, jak działa ten algorytm. No, mamy takie szczątkowe informacje, że teraz zapisy mają bardzo duży wpływ, zapisy posta, na to, żeby rzeczywiście Instagram zaczął pokazywać je szerszej społeczności. Odpowiednia ilość zapisów w pierwszych 30-40 minutach ma bardzo duży wpływ na dalszy zasięg posta i wyświetlanie go na stronie Exploruj. I to, z czym ktoś może się ze mną nie zgadzać, a w czym mam 100% pewności, ponieważ mam to przetestowane na wielu postach, które mógłbym dosłownie podesłać, albo linki do nich dać, albo jak ktoś mnie zapyta, to wysłać konkretnie danego posta, nawet nie jednego, tylko wiele. Kiedyś padło takie pytanie na oficjalnej stronie też Instagrama, profilu Instagrama Creators, czy rzeczywiście te pierwsze 30-40 minut po publikacji posta ma dla niego znaczenie i ilość reakcji na tego posta ma znaczenie w kontekście dalszego zasięgu. I tam padła odpowiedź, że to nie ma znaczenia i powiedział to sam Adam Mosseri. Co ciekawe, Adam Mosseri, od razu powiem, jest to CEO Instagrama. Adam Mosseri wielokrotnie mówił i może nie sprzedawał, ale przekazywał takie informacje, które w praktyce miały się totalnie nijak do działania tego algorytmu. I
to, że on jest CEO, to nie znaczy, że on siedzi i on ten algorytm wymyślił, ponieważ tak jak powiedziałem, algorytm sam się rozwija na podstawie tego, co się dzieje na Instagramie. No i to, do czego dążę ogólnie, to właśnie te pierwsze 30-40 minut naszego posta i ilość jego zapisów, ilość udostępnień na stories przez innych odbiorców, ilość komentarzy, czyli ogólnie ilość reakcji na tego posta ma kluczowe znaczenie dla jego dalszego zasięgu, czy my trafimy na tą stronę Exploruj. I można mieć profil, który ma 10 tysięcy followersów, a z posta można mieć 100 albo 150 tysięcy zasięgu ze strony Exploruj, który realnie przekłada się później na klientów, bo tak jak mówiłem, jest to najbardziej cenny zasięg na Instagramie, 100 razy bardziej cenny niż zasięg z hashtagów. Od razu też powiem. Więc jeżeli chodzi o algorytm Instagrama, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, nie odpowiem na to konkretnie, natomiast no takie dwie, trzy wskazówki teraz dałem, jak możemy do tego algorytmu Instagrama podejść, żeby on rzeczywiście działał na naszą korzyść. Tak samo ważna jest godzina publikacji naszych postów, częstotliwość, czy rzeczywiście, może nawet nie częstotliwość, ale regularność publikacji, bo dla samego algorytmu Instagrama to, czy my publikujemy dwa razy w tygodniu, czy raz w tygodniu, czy sześć razy w tygodniu, nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby była powtarzalność i regularność, a nie żeby posty wylatywały chaotycznie, czyli w tym miesiącu raz, w drugim miesiącu, o, tak jak u mnie, jestem doskonałym przykładem, jak tego nie robić. W tym miesiącu trzy posty, w innym miesiącu tydzień z rzędu publikacji, później w kolejnym miesiącu jeden post. Tu jest brak regularności i to się później odbija na moich zasięgach. Więc regularność tutaj wpływa na korzyść Instagrama, na korzyść algorytmu, który później wyrzuca nasze posty szerszej społeczności. No i ilość zebranych interakcji w pierwszych minutach posta po publikacji. Dlatego, tak jak mówiłem, bardzo ważny jest sam marketing po samej publikacji, a nie tylko opublikowanie posta i założenie rąk za głowę i czekanie na to, co się teraz wydarzy, bo to jest wstęp do działania na Instagramie dopiero. Zanotowałem kilka rzeczy w trakcie tego, jak teraz opowiadałeś, i zacznę od tego, co powiedziałeś na samym końcu, teraz. Ten marketing, czyli zakładam, że publikuję post, czy nasz słuchacz publikuje post i faktycznie w większości przypadków to jest koniec. Zaglądamy później za jakiś czas, zobaczymy, czy jakaś reakcja w ogóle jest, czy ktoś coś skomentował, czy są jakieś serduszka, bo my lubimy serduszka. Na czym ten marketing konkretnie polega? Co powinienem zrobić po opublikowaniu takiego postu, żeby właśnie nie siedzieć na fotelu z założonymi rękami, tylko marketing robić? Nakierować jak największą ilość ruchu na naszego posta. I tutaj metod jest wiele. Oprócz ruchu, który możemy ściągnąć z zewnątrz na Instagrama, są też metody, które możemy zastosować wewnątrz aplikacji. Takimi najprostszymi metodami, które każdy może od razu wdrożyć, no to to jest zaangażowanie również u innych twórców w postaci czy to komentowania, czy nawet wymiany wiadomości prywatnych, czy udostępnianie ciekawych treści od innych twórców na naszym Instagramie, na naszym Stories, czy poinformowanie naszych odbiorców na Stories o tym, że właśnie dokonaliśmy publikacji posta w takim i w takim temacie i zaargumentowanie, dlaczego właśnie ten temat jest istotny i dlaczego powiedzmy ta karuzela, czy to wideo, czy ta infografika może być przydatna dla Ciebie, nasz odbiorco. Dodatkowo istnieją już takie techniki prostsze i takie, które mogą być naszą rutyną. Przykładową taką techniką, co mam na myśli, to jest w momencie, kiedy mamy już zbudowaną społeczność, która regularnie zostawia komentarze pod naszymi postami, mamy ich kilkanaście, kilkadziesiąt, niezależnie od posta, to warto w momencie, kiedy my otrzymujemy te komentarze, to oczywiście odpowiadamy na te komentarze jak najszybciej naszym odbiorcom, ale nie zostawiamy serduszka przy tych komentarzach tym odbiorcom, zostawiamy tylko im odpowiedzi po to, aby w dniu kolejnym, kiedy my publikujemy kolejnego posta, wrócić do tych komentarzy z dnia poprzedniego, wtedy zostawić serduszka pod wszystkimi komentarzami, ponieważ Instagram wyrzuci im dodatkowe powiadomienie o tym, że my polubiliśmy ich posta, a automatycznie większość z tych osób wejdzie na Instagrama zobaczyć nie posta, tylko komentarz, popełniłem tam błąd. My polubiliśmy komentarz danej osoby i automatycznie te osoby z ciekawości wchodzą zobaczyć, o który to ten komentarz chodziło, jeżeli one są rzeczywiście aktywne na Instagramie i jednocześnie widzą od razu publikację naszego nowego posta sprzed chwili. I to jest bardzo dobre przekierowanie ruchu z dnia poprzedniego na nowego posta. Dodatkowo opcja, która jest prawie niewykorzystywana w Polsce, wykorzystywanie opcji bliscy znajomi.
No tutaj musiałbym się rozwinąć bardziej i to zamieniłoby się wręcz w szkolenie, ale warto z tą opcją się zapoznać i pomyśleć, jak marketingowo można ją wykorzystać. Jest to bardzo ciekawa opcja, która rzeczywiście zwraca na siebie bardzo uwagę, jeżeli dobrze ją wykorzystamy, przy czym zaznaczam, że opcja bliscy znajomi to jest tworzenie takiej grupy, siatki znajomych na Instagramie, gdzie my możemy sobie dodawać osoby do tej zamkniętej grupy i oni nie dostają, te osoby nie dostają powiadomienia, że my te osoby dodaliśmy lub usunęliśmy z tego grona bliskich znajomych. Wtedy przykładowo podczas publikacji stories my możemy stworzyć specjalne stories, które są publikowane wyłącznie dla tej grupy bliskich znajomych. Wtedy kółeczko na stories, które wyświetla się dookoła naszego zdjęcia profilowego, nie jest czerwony, tylko jest zielony i tym sposobem już dosyć mocno wyróżniamy się spośród wszystkich innych osób, które tworzą stories, ale to jest tylko wstęp do tego, jak można wykorzystać tą opcję. Polecam oficjalną aplikację Instagrama, o której też w Polsce prawie się nie mówi. Aplikacja Threads, pisze się Tychyry E. ADS. To jest taka fioletowa ikonka i jest to podpisane w App Store czy w Google Play, że jest to aplikacja od Instagrama. My nie musimy się za pomocą tej aplikacji logować, podawać hasła do Instagrama. Automatycznie po jej pobraniu my jesteśmy zalogowani do niej. Dzięki takiej aplikacji możemy tworzyć dodatkowy status widoczny w naszym profilu, którego domyślam się, że 99% słuchaczy tutaj nigdy nie widziało na Instagramie, że w ogóle coś takiego można zastosować. To jest dodatkowy status, który wyświetla się nad naszym biogramem. I nad tym biogramem możemy zamieścić call to action, przekierowanie do konkretnej strony. Jest to też taka ciekawostka, która bardzo zwraca na siebie uwagę. Więc z tych działań wokół samego Instagrama, wokół samej aplikacji i metod, no jest przynajmniej takich do zastosowania na już kilkanaście, ale dodatkowo można ściągać ruch spoza Instagrama i bardzo dobre efekty może nam zapewnić to, co mówię na własnym przykładzie, na przykład właśnie podcast. Podcast jest świetnym generatorem bardzo jakościowego ruchu. Jeżeli ja tam obecnie, niestety podcast u mnie też jest zaniechany i ostatnia publikacja była z rok temu podcastu, natomiast ten podcast, mimo że tam jest 6 czy 5 odcinków, do tej pory generuje mi ruch na Instagrama, czy ewentualnie założenie bloga na Tumblr, czyli darmowa platforma blogowa, którą możemy automatycznie w ustawieniach Instagrama podłączyć do naszego profilu. Dzięki temu nasze treści, które publikujemy na Instagramie, automatycznie publikują się również na blogu, przy czym warto zauważyć, że sam Instagram nie pozycjonuje się w Google tak dobrze nasze treści, jakbyśmy chcieli i niestety wpisując jakieś tam frazy kluczowe, których używamy w opisach do postów w samej wyszukiwarce Google, nie sprawią, że dany post wyświetli się w pierwszym tam top 10. Natomiast ten sam opis, który automatycznie publikuje się na blogu Tumblr, może już się wypozycjonować w tej pierwszej dziesiątce i wtedy ruch z Tumblr można przekierowywać bezpośrednio na profil instagramowy. Zresztą też jest taka opcja, że wystarczy jedno kliknięcie na blogu Tumblr, żeby osoba została przeniesiona do naszego Instagrama. I to jest kolejne źródło zewnętrznego ruchu, czy na przykład wykorzystywanie też Pinterest, czyli platform społecznościowych dookoła Instagrama. Mhm. To jest ten marketing. Kapitalnie, bo mówisz o takich rzeczach, które mam wrażenie nie są mówione często przez wielu, czyli są takimi rzeczami, które mogą faktycznie być nowe dla słuchaczy podcastu, w ogóle dla osób, które są zainteresowane rozbudową, rozwojem swojego profilu, nawet bez tej monetyzacji, powiedzmy. To sobie zostawmy, bo są pasjonaci, którzy po prostu chcą dzielić się swoją pasją i docierać do coraz to szerszego grona i takie właśnie rady, o których mówisz, z pewnością działają. Ale ja chcę wrócić teraz do tych 30-40 minut, o których mówiłeś i o statystykach. Bo żeby wiedzieć, które to 30 i 40, czy tam 30 a 40 minut, to warto wiedzieć, w którym momencie one są ważne dla nas, kiedy my najlepiej powinniśmy, w którym momencie powinniśmy publikować. No i tu w zależności od profilu to mogą być różne godziny, więc gdzie to sprawdzić, które to godziny są najlepsze?
Do tego nie potrzeba specjalnych aplikacji. Oczywiście są różne aplikacje zewnętrzne, które pozwalają nam mierzyć bardziej szczegółowe statystyki, jeżeli chodzi o Instagrama. Jedną z takich aplikacji, jeżeli już ktoś naprawdę chciałby się zagłębić w te statystyki, to jest aplikacja Instrack i ona jest dostępna niestety tylko w App Store. Na Androida nie ma odpowiednika tej aplikacji. Ja korzystam od początku, kiedy ten profil Toja Rafi u mnie powstał, czyli od stycznia 2020 roku z tej aplikacji. Tam świetnie widzę, w których godzinach dokładnie ile osób spośród moich followersów jest online. Jeżeli chodzi o same godziny publikacji, to poza aplikacjami zewnętrznymi zwyczajnie wchodzimy w statystyki. Nawet nie pamiętam dokładnie tej ścieżki teraz, którą trzeba przeklikać, ale jest taka możliwość, jak sobie pogrzebiemy dosłownie minutę, dwie w tych ustawieniach statystyk, to zaraz znajdziemy tą opcję, w którym miejscu możemy sprawdzić aktywność naszych odbiorców na Instagramie. Jeżeli chodzi o poszczególne dni tygodnia, to są takie słupki wyskakujące, kiedy na nie klikniemy, to widzimy konkretną liczbę, ale możemy również zobaczyć statystykę, w jakich godzinach prawdopodobnie ci ludzie też są najbardziej aktywni. Natomiast jeżeli chodzi o samą publikację, to poleganie na tym, że nasi odbiorcy są najbardziej aktywni, nie wiem, w czwartki o godzinie 18, nie powinno kończyć się tym, że po prostu w czwartki o godzinie 18 publikujemy i w inne dni nie publikujemy, bo ludzie są mniej aktywni, albo nie próbujemy publikować w innych godzinach. W różnych branżach zauważyłem, działa to różnie i na różnych profilach działa to różnie. Statystyka, którą my widzimy, jest statystyką, ale często zauważyłem, że ta statystyka nie ma przełożenia na to, ile my jesteśmy w stanie wyciągnąć z jednego posta, jeżeli chodzi o samą publikację. Ja jestem zwolennikiem testowania niezależnie od tego, co ta statystyka nam wskazuje, czy nasi odbiorcy wolą otrzymywać posty rano, czy otrzymywać posty wieczorem. I wystarczy prosty zabieg, 2 tygodnie publikacji z rana, biorąc pod uwagę, że publikujemy 6 razy w tygodniu, czyli 12 postów, później przez 2 tygodnie wieczorem i sprawdzić wtedy, przeanalizować sobie statystyki tych 12 postów wcześniejszych z tymi 12, które później publikowaliśmy, gdzie uzyskaliśmy średnią reakcję większą, przy czym trzeba pamiętać, że te posty muszą być do siebie zbliżone, żeby nie było, że no, istnieją recepty na jakieś posty może nie wiralowe, ale które generują dużo większą ilość komentarzy i tak dalej. Więc nie chodzi o to, żeby marketingowo rozbrajać, powiedzmy, tego Instagrama na przykład wieczorem, żeby rzeczywiście te posty były na tyle podobne, żeby też te statystyki, które my wyciągniemy z nich i wnioski statystyki, mam na myśli ilość reakcji czy zasięg, który uzyskaliśmy łącznie z tych 12 postów opublikowanych rano lub wieczorem, był rzeczywiście możliwy do porównania. Jeżeli widzimy, że mamy tam o 25% większy zasięg, kiedy publikujemy wieczorem, mam na myśli nie godzinę 21, 22, bo to w Polsce już jest za późno, bo ten pik instagramowy już mija i wtedy ludzie już kończą swoje wizyty na Instagramie, ale powiedzmy godzina 18, 17, 19, tak niechronologicznie powiedziałem, 17, 18, 19, te godziny sobie przetestować i przetestować też godzina 7, 8, 9 rano i zobaczyć, na co lepiej będą reagować nasi odbiorcy. Bo sama statystyka to jest jedno, ale wielokrotnie przekonałem się, że nam może wskazywać, że odbiorcy, zazwyczaj wskazuje Instagram, że więcej odbiorców jest wieczorem, a mimo to na niektórych profilach i w niektórych branżach bardziej sprawdza się publikowanie z rana. Mhm. Takie typowe, utarte jeszcze, nie wiem, czy to można powiedzieć jako slogany, czyli takie tipy, porady u innych, czy nawet pewnie u ciebie można to przeczytać, też pewnie pomagają, a chodzi mi tutaj o takie rzeczy jak hashtag, jak relacje generalnie, oznaczanie innych profili w takich relacjach czy postach, czy też live'y, bo live'y tutaj też mam wrażenie są takim, albo były takim boomem, że live nakręca, live coś tam robi. Nawet widziałem taką relację, dlaczego nie warto robić live'ów. Oczywiście to wydźwięk był tego taki, że no, te live'y należy robić. To była taka trochę, taki zabieg marketingowy, można powiedzieć. Co z tych rzeczy, jak powiedziałem, live'y, relacje, hashtagi, czy oznaczanie innych, co tutaj wydaje się być kluczowe? Bo wiesz, mówisz o tych rzeczach, o wielu takich ciekawych rzeczach i to jest, znowu mi się przypomina taka kwestia, jak nie wiem, w kontrolingu, w analityce, że tych sznurków tam jest, wiesz, setka różnych sznurków, ale które 3-4 sznurki są najważniejsze, za które trzeba pociągać, żeby się działo? Zastanawiam się, które najważniejsze, bo tak naprawdę na Instagramie
Ja jestem zwolennikiem takiego holistycznego działania i tutaj każdy z tych sznureczków odgrywa swoją rolę. Każdy element na przykład na grafice, margines i wykorzystanie marginesu na grafice do przemycenia swojego linku, który nawet nie jest klikalny, ale po prostu już zapada gdzieś w świadomości naszych odbiorców, też ma później swoje znaczenie, więc nie wskażę trzech takich kluczowych. Natomiast odniosę się do tego, co na pewno zapala żarówkę, kiedy tylko słyszymy to słowo, hasztagi. Hasztagi są bardzo przereklamowanym elementem Instagrama, szczególnie jeżeli chodzi o Instagrama w Polsce. Znaczy nie w Polsce jako jedyny kraj, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o wykorzystanie hasztagów w innym języku niż język angielski, hiszpański czy inne takie kluczowe języki, jeżeli chodzi o świat. Niestety język polski na Instagramie jest tam kilkadziesiąt któryś, jeżeli chodzi o ranking popularnych języków i baza hasztagów w języku polskim jest bardzo uboga. I teraz ludzie próbują ograć algorytm, ograć wszystko i wszystkich za pomocą dobrania odpowiedniej bazy hasztagów, kupują hasztagi, kupują aplikacje do hasztagów, wydają na to pieniądze, dają się nabierać na różne zabiegi związane z tymi hasztagami, że ktoś przygotowuje specjalną, gotową bazę hasztagów, co jest totalną bzdurą i naciąganiem ludzi na pieniądze. I wiem, że brzmi to brutalnie, ale ja tak uważam, że to jest po prostu zwyczajne naciąganie ludzi na pieniądze, jeżeli chodzi o sprzedawanie jakichś gotowców z hasztagami. Chyba, że chociaż to też i tak nie tłumaczy to tej osoby, chyba, że ktoś jest nieświadomy, że to tak nie działa, że komuś da paczkę, jakąś tam bazę hasztagów i ta baza hasztagów nie zrobi odpowiedniej roboty, bo niestety taka jest prawda. Jeżeli chodzi o hasztagi, to ile ich stosować, jak je stosować. Jeżeli publikujemy w konkretnym języku, to hasztagi oczywiście używamy w konkretnym języku. Hasztagi muszą nawiązywać do tego, o czym jest nasz post, co znajduje się ewentualnie na naszym zdjęciu. Ile hasztagów używać? Wcześniej uważałem, że 30 hasztagów, czyli wykorzystać maksymalną ilość tych hasztagów, którą oferuje nam Instagram, żeby rzeczywiście opublikować posta. Natomiast teraz wiem i mam to sprawdzone już na 100%, że lepiej tych hasztagów dodawać mniej. Nie ma tutaj konkretnej liczby, czy to jest 5, czy 7, czy 8, czy 3. Natomiast, żeby te hasztagi były bardziej zawężone tematycznie. Czyli jeżeli publikujemy treści związane z podcastem, no to to na przykład hasztag podcast polski, podcast, podcasterzy, podcaster, czyli nagranie audio, czyli hasztagi mocno powiązane tematycznie, ponieważ dzięki temu, kosztem tego, że oczywiście te zasięgi z hasztagów będą niższe, my dajemy się zaszufladkować i skategoryzować algorytmowi Instagrama w konkretnej właśnie niszy, w konkretnym zainteresowaniu dla odbiorców i dzięki temu nasze posty później, na przykład tak jak wspominałem, te hasztagi związane z podcastem, wyskakują na stronie Eksploruj wyłącznie osobom, które stricte są zainteresowany dokładnie podcastami. I na jakiej zasadzie to działa? Na takiej zasadzie, że Instagram wyświetla posty o podcastach osobom, które wcześniej musiały już gdzieś albo wpisywać w wyszukiwarce Instagrama takie słowo, przechodzić przez te hasztagi, grzebać w tych hasztagach, albo chodzić po profilach, które są związane z podcastami, albo zapisać sobie post, który również miał słowa kluczowe lub hasztagi użyte w formie właśnie podcast, podcaster i tak dalej. W związku z tym my na Eksploruj trafiamy do stricte konkretnej grupy odbiorców, która jest najbardziej zainteresowana naszym tematem. A niestety z hasztagami tak nie jest, bo jak wejdziemy sobie na hasztag, największy hasztag polski, Polish Girl, który ma już chyba 64 milionów postów dodanych, to tam pod hasztagiem Polish Girl, mimo że to jest niby polski hasztag, oczywiście w języku angielskim pisany, no to tam znajdziemy wszystko, cały miszmasz. Im większy hasztag, tym większa rozbieżność, jeżeli chodzi o tematykę, tym większy bałagan tam się dzieje, szczególnie jeżeli chodzi o hasztagi w języku polskim. Dlatego lepiej odrobinę mniejsze hasztagi stosować. Nie mówię hasztagi, które mają po 100-200 postów dodanych pod tym danym hasztagiem, no bo to też nam nie zrobi roboty, ale zróbmy sobie tak, że powiedzmy dwa hasztagi w przedziale parę tysięcy postów pod danym hasztagiem dodanych, dwa hasztagi po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy i dwa hasztagi na poziomie kilkuset tysięcy, czy tam milion, dwa miliony postów dodanych. Ale żeby oczywiście były mocno powiązane tematycznie. I to gwarantuje, że nie przynosi natychmiastowego efektu, ale
w dłuższej perspektywie czasu, mam na myśli dłuższą perspektywę czasu, tam 3, 4, 5 tygodni, zaczniemy zauważalną różnicę widzieć, jeżeli chodzi o statystykę wyświetleń ze strony Eksploruj, a strona Eksploruj ma konkretne przełożenie na ilość reakcji w naszym profilu, na ilość followersów, a później na ilość pieniędzy w naszym portfelu, jeżeli chodzi o Instagrama, czego nie robią dla nas na pewno zasięgi z hashtagów, które są totalnie przypadkowe i ludzie nie wiedzą, jak poruszać się po tych hashtagach, szczególnie w Polsce. My możemy stosować hashtagi pięknie, dobrze, ale nasi odbiorcy nie wiedzą, jak się po nich poruszać, dlatego niestety ten ruch z hashtagów nie jest tak cenny jak strona Eksploruj. No tak, bo hashtagi możemy sobie też obserwować, więc ta tematyka wtedy się zawęża i jeżeli jest hashtag, nazwijmy go znowu podcast albo rozwój osobisty, no to wszyscy, którzy sobie już zaobserwowali, też potencjalnie się wyświetlimy ich w feedzie z takim postem, z tym hashtagiem. Ale zauważyłem, że ty u siebie w postach nie dajesz hashtagów, ty hashtagi wrzucasz w komentarz. Co ciekawe, że zauważysz, że tak się zagłębiłeś też w mój profil. Natomiast od razu powiem, to nie ma jakiegoś większego znaczenia dla Instagrama. Ja to cały czas testuję. Czy rzeczywiście, na tą chwilę mówię, że nie ma. Nie zauważyłem po 2 latach prowadzenia tego profilu i prowadzenia, znaczy nie prowadzę za kogoś profilu, ale jak moi klienci prowadzą profile, nie zauważyliśmy różnicy, czy rzeczywiście te hashtagi z komentarzy działają lepiej, czy hashtagi dodane w poście. Ze względów estetycznych ostatnio po prostu dodaję w komentarzach i tylko z tego powodu, aczkolwiek no przyglądam się zawsze, czy rzeczywiście ma to przełożenie na jakieś zasięgi i tej różnicy nie byłem w stanie do tej pory zauważyć. Jedyny problem, jeżeli wrzucamy hashtagi na przykład w komentarzach, a nie w samym opisie do posta, to jest taki problem, że kiedy korzystamy z zewnętrznej aplikacji do śledzenia statystyk naszych postów czy statystyk z Instagrama, no to wtedy te aplikacje nie szczytują nam statystyk wyświetleń czy zasięgu z hashtagów, które zostały umieszczone w komentarzu. One szczytują wyłącznie statystyki z hashtagów, które są zamieszczone w opisie, ale to jest jedyna różnica, czyli kwestia tego, jak my widzimy tą statystykę, ale to nie ma przełożenia, przynajmniej na tą chwilę nie zauważyłem, tak jak mówiłem, nie ma przełożenia na realny zasięg, ilość reakcji pod postem. Kwestia estetyczna, może to ma przełożenie jakieś delikatne, że ludzie wolą zostawić może polubienie, czy nie wiem, zaangażować się w posta, który wydaje mi się, że nie jest przyspamowany tymi hashtagami. Mhm. To przejdźmy teraz do relacji. Relacje z tego, co obserwuję, ale to chyba nie jest tylko moje spostrzeżenie, relacje generalnie mają większy zasięg, czyli częściej i chętniej ludzie oglądają relacje, niż reagują na same posty. Czy tutaj jest jakaś technika, czy są jakieś porady związane z tym, żeby te relacje lepiej wykorzystywać? Co tam pokazywać i jak pokazywać, żeby relacje faktycznie później też przyciągały do profilu? Mhm. Zadam tylko pytanie właśnie, czy rzeczywiście sprawdzałeś, czy że relacje mają większy zasięg niż zasięgi postów, czyli na przykład relacja miała zasięg na poziomie tam 5000, a posty standardowo mają na poziomie 4000 u kogoś, czy tam u ciebie? Wiesz co, patrzę tylko na mój skromny profil, no to tak sobie obserwuję, że te relacje wyświetla więcej osób niż jest, nie wiem teraz, czy powiedzieć reakcji, czy właśnie wyświetleń postów. Aha, bo właśnie bym ciekawy, czy chodzi ci. No właśnie, bo tutaj jest znaczenie, czy chodzi nam o porównanie do ilości reakcji pod postami, czy ilości samych wyświetleń. Bo z reguły jednak to posty generują nam więcej wyświetleń i samego zasięgu, ponieważ posty mogą trafić na stronę Eksploruj, a Stories już całkiem zostało wykopane, jeżeli chodzi o pokazywanie Stories do nowych odbiorców, nawet jeżeli stosujemy hashtagi, to Stories nie pokaże nam się, czy w hashtagach, czy Stories nie pokaże się na stronie Eksploruj i Stories najczęściej trafia do naszych obecnych już odbiorców i służy do tego, żeby zacieśniać z nimi relacje i tworzyć właśnie tą bliższą więź, polaryzować społeczność na takiej zasadzie, żeby po prostu nas bardziej za coś lubili, albo część osób się od nas odwróciła i za coś nas nie lubiła, bo wiemy, że nie będą naszymi klientami, więc relacje mają bardzo duże znaczenie w tym kontekście, natomiast relacjami nie będziemy w stanie dotrzeć do nowych odbiorców, co od razu powiem, nie znaczy, że za pomocą relacji nie możemy rozbudowywać profilu, bo znam takie profile, które bardzo mało postów dodają na swoim feedzie, natomiast non-stop relacjonują i tych post, i tych stories na tych profilach jest po kilkanaście, kilkadziesiąt dziennie, natomiast one są tworzone na tyle angażujący i ciekawy sposób, że ludzie dzielą się tymi stories również u siebie na stories,
jest to poczta pantoflowa, marketing szeptany, ludzie mówią o tych profilach i w ten sposób, nie bezpośrednio, ale pośrednio przez rekomendacje, my docieramy do nowych odbiorców, bo usłyszeliśmy, że jest profil, który robi świetne stories i wtedy na taki profil trafiamy. Natomiast bezpośrednio samym stories my nie trafimy do nowych odbiorców i ono głównie służy na większości profilów, ale nie u wszystkich, tak jak mówiłem, do tego, żeby zacieśniać te relacje z naszymi obecnymi odbiorcami. Byłbym hipokrytą, gdybym mówił, w jaki sposób nagrywać te relacje, bo nie nagrywam regularnie relacji od paru miesięcy. Po prostu wybiłem się z tego rytmu i najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, żeby regularnie zacząć znowu nagrywać te stories. Jest to znaczące dla rozwoju naszego profilu, natomiast nie jest to kluczowe w kontekście sprzedaży, że w ogóle sprzedaż się odbędzie za pomocą naszego profilu, czy nie odbędzie, ale lepiej robić te relacje niż nie robić. Lepiej robić je jakkolwiek niż w ogóle ich nie dodawać i dobrze stworzone relacje, czy dobry marketing prowadzony za pomocą stories potrafi zwiększyć naszą sprzedaż. I to, co ja stosuję na moich relacjach obecnie, no bo siebie bardzo mało nagrywam, bo przez to, że zagalopowałem się tak jak mówię z pracą, to musiałbym non-stop nagrywać się w biurze i paradoksalnie ciekawostką jest to, że no mój profil cały czas zdobywa nowych obserwujących, nawet jeżeli ja nie publikuję postów. Po prostu jest on tak rozbudowany i ten marketing dookoła też jest taki, że ci ludzie cały czas sobie przychodzą. Czasami mniej osób, czasami więcej, czasami jest dzień, że więcej osób mnie odobserwuje niż zaobserwuje, ale czasami są dni, że ja nic nie dodaje, a przychodzi 40-50 nowych osób. Ale to jest kwestia tego marketingu już zbudowanego też dookoła. Ale właśnie przez to dzieje się taka sytuacja, że kiedy ja na przykład nie publikowałem nic na stories przez miesiąc, tych nowych followersów przyszło do mnie w tym miesiącu mimo braku publikacji powiedzmy 500 i nagle ja się pojawiam na stories i zaczynam mówić do tych ludzi, to sytuacja jest taka, że później po prostu w oczach widzę, jak ci ludzie uciekają z mojego profilu. I to jest teoretycznie i paradoksalnie strzelanie sobie w kolano, ale ja wiem, czym to jest spowodowane, no bo często obserwujemy osoby i mamy zbudowane o nich od razu z góry jakieś wyobrażenie. Nie widzimy, jak ta osoba się wypowiada, jaki ma ton wypowiedzi, czy no, jaka jest charakterystyka tej osoby, kiedy po prostu do nas mówi. I ja nagle wyskakuję takim osobom po miesiącu, kiedy oni się naczytali moich postów, to było dla nich fajne, oni zbudowali sobie jakiś obraz mnie, inny głos w głowie mój słyszeli niż jest realnie i nagle ja się pojawiam na stories i krzyczę im do tej kamerki i coś tam pokazuję i nagle sobie myślą, kurde gościu, skąd ty w ogóle mi wyskakujesz? No i podejrzewam, że stwierdzają, no nie, nie tak sobie ciebie wyobrażałem i mówią dziękuję, do widzenia. I to jest taka pułapka, w którą nie polecam wpadać. Więc lepiej publikować regularnie to stories, żeby nie stracić tego powiązania z ludźmi, żeby ludzie jak już nas zaobserwują, od razu mieli poczucie, żeby nie musieli budować sobie wyobrażenia w głowie, tylko żeby dokładnie wiedzieli, kim my jesteśmy, nawet na tym wideo, w jaki sposób my się wypowiadamy, bo uważam, przynajmniej na mnie to też wpływa, że też czasami zbuduję nieświadomie czyjeś wyobrażenie, bo ma fajne posty, nagle odpalam stories, patrzę i choćby ton głosu do mnie nie przemawia, albo sposób wypowiedzi, no i już niechętnie się taki profil obserwuje. I podejrzewam, że u mnie tak samo to działa, więc tutaj taka wskazówka, jeżeli robimy relacje, to lepiej robić je regularnie, bez takich przerw, bo później może się to odwrócić przeciwko nam. Mhm. Dobrze, mówiliśmy o hashtagach, mówimy teraz o relacjach, a jeszcze w relacjach są różne opcje oznaczania ludzi, wykorzystywania hashtagów, chyba nawet jednego hashtagu tak naprawdę tylko, za to kilka czy kilkanaście oznaczeń różnych osób. Po co to robić? Jeżeli chodzi o oznaczanie samego hashtaga w relacjach, obecnie, kiedyś to miało sens, no bo te hashtagi bo te stories, czyli relacje, wyskakiwały na przykład w hashtagach, a obecnie dodawanie hashtaga w relacji, nie wiem po co, czemu miałoby służyć. Jest ta naklejka, natomiast ona nie wpływa na większy zasięg takiego stories, natomiast wszystkie nowe naklejki, które Instagram nam dodaje, albo naklejki okazjonalne z okazji powiedzmy jakiegoś święta, albo naklejki choćby ostatnio widziałem zachęcające do szczepień,
nie mówię, czy jestem przeciwnikiem, czy zwolennikiem, to nie ma teraz znaczenia, ale warto takie naklejki wykorzystywać, bo wtedy Instagram zwiększa nam zasięgi rzeczywiście naszych stories i wyświetla je większej ilości naszych obserwujących. Nawet dwukrotnie większe wyświetlenia możemy mieć, stosując takie naklejki. Mówię o tych nowych naklejkach, takich okazjonalnych na przykład, albo powiązanych chwilę z jakimś tam tematem. Było też jakiś protest przeciwko rasizmowi niedawno, no tam z 2-3 miesiące temu, i też była naklejka temu dedykowana, i dodawanie tej naklejki, o tak, dokładnie, i dodawanie tej naklejki powodowało, że zasięg naszych stories był rzeczywiście większy i to było gołym okiem widać, jeżeli chodzi o statystykę. A wykorzystywanie innych naklejek, no to już w zależności od sytuacji i od tego, co chcemy uzyskać za pomocą tych naklejek i tego stories, wtedy oznaczamy na przykład daną osobę. Jeżeli, takie jest moje zdanie, jeżeli czyjegoś posta udostępniamy na swoim stories, to ta osoba, kiedy my nie dodamy tej naklejki albo nie oznaczymy jej po prostu w tekście na tym stories jej profilu, to ta osoba nie wie po prostu, że my udostępniliśmy jej posta, no i ta osoba nie widzi tego, nie może nam, nie wiem, podziękować i poczuć się wdzięczna za to, że przekazujemy jej treści dalej, dlatego warto taką osobę oznaczyć. Warto oznaczać osoby, do których chcemy, żeby konkretnie to stories na przykład też dotarło, i to nie musi być stories z konkretnym postem, ale kiedy my wiemy, że rozwiązujemy problem jednego z naszych odbiorców, który kiedyś nas o coś pytał, a my teraz o tym mówimy, no to wtedy możemy go też oznaczyć. Ale wykorzystywanie tych naklejek rzeczywiście też może Te osoby mogą później taki post wyświetlić u siebie też, prawda? Znaczy, tak, nie, tą dokładnie. Relację mogą wyświetlić u siebie. Czy to też przekłada się w jakiś sposób na zasięgi? Tak, i wtedy, no właśnie, nie bezpośrednio, ale pośrednio docieramy do nowych odbiorców, bo docieramy do odbiorców osoby, która udostępniła to stories. I wtedy rzeczywiście te osoby, część tych osób przekliknie na nasz profil. Więc to wtedy ma znaczenie. No ale wykorzystać można kreatywnie też w formie przekazywania konkretnego linku, pod którym powiedzmy, że jest nasza oferta i chcielibyśmy, żeby ludzie w niego kliknęli. Też można relacje do tego fajnie wykorzystać z użyciem odpowiednich naklejek. Podam przykład od razu. Teraz to się zmienia na Instagramie i teraz już nie będzie tego swipe upa. Będziemy otrzymywali taką naklejkę, już część osób ma, po prostu ona się nazywa linki. Możemy wkleić tam link, do którego chcemy przekierować osoby, które oglądają nasze stories. Tam może być na przykład nasza oferta, strona sprzedażowa, landing page, zapis na newsletter, cokolwiek innego. Natomiast istnieje taka bardzo prosta metoda, która daje nam zdecydowanie większą, kilkudziesięcioprocentową większą konwersję kliknięć w link i choćby nawet zapisów na landing page'u czy na newsletter, niż wykorzystanie tego zwykłego swipe upa, który wymaga w ogóle 10 tysięcy followersów, czy wykorzystanie tej naklejki link. I teraz, żeby mieć tą konwersję większą, jeżeli chodzi o te kliknięcia w konkretny link, na którym nam zależy, wystarczy wykorzystać zwykłą ankietę, w której informujemy, co my przygotowaliśmy, powiedzmy, dla naszych odbiorców, powiedzmy jakiś tam lead magnet, i opowiadamy o tym lead magnecie, i w formie ankiety zadajemy pytanie, kto byłby zainteresowany takim lead magnetem. I teraz to może być naklejka, w której i najlepiej zasugerować ludziom, żeby wpisali na przykład w tym okienku, gdzie można wpisać odpowiedź, dokładnie jakieś słowo, czyli na przykład słowo chcę, albo wrzucili jakąś emotkę. Dzięki temu tych odpowiedzi my generujemy więcej niż byłoby zwykłych kliknięć czy przesunięć tego swipe up i przejść w link w biogramie. Zbierając te odpowiedzi, my możemy bezpośrednio wysłać gotową wiadomość do osób z konkretnym linkiem, jako wiadomość po prostu prywatną, kierujących ta wiadomość kieruje bezpośrednio na ten link. I ludzie chętniej klikają w linki, które otrzymują w wiadomości prywatnej, o które sami prosili, niż w link bezpośrednio umieszczony jako link na stories czy jako swipe up. I to mam wielokrotnie przebadane, sprawdzone, że ta konwersja jest zdecydowanie większa. Nie trzeba używać tylko tej naklejki, gdzie
jest otwarta odpowiedź i trzeba coś tam wpisać, na przykład chcę, można zastosować ankietę, gdzie mamy tą opcję wyboru tak lub nie i dać dwie pozytywne odpowiedzi, bo nie potrzebujemy szukać, nie potrzebujemy mierzyć tutaj żadnych statystyk i nie potrzebujemy widzieć odpowiedzi nie, nie chcę tego od ciebie, tylko dać tak, odpowiedź chcę, tak, chcę bardzo. Chcę bardzo, dokładnie, no, albo koniecznie dawaj to. No i teraz każda osoba, która kliknie w którąkolwiek z tych odpowiedzi, no to wiemy, że jest zainteresowana. Jeżeli ktoś nie klika w żadną z tych odpowiedzi, no to wiemy, że ta osoba nie jest zainteresowana, tak. Więc nie wysyłamy żadnej wiadomości. Wchodzimy później w statystykę, widzimy, kto wziął udział w ankiecie. Każda osoba, która wzięła udział w ankiecie, otrzymuje wiadomość prywatną z linkiem. No i to się przekłada też zdecydowanie na większą ilość wizyt później pod takim linkiem, niż bezpośrednie umieszczanie tego linku w stories za pomocą naklejki czy swipe. To ostatnia z rzeczy, którą sobie tu wtedy wypisałem, o którą pytałem, live. 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 I teraz, czy konkretnie pytasz coś, jeżeli chodzi o jakieś... Nie, wiesz co, to otwarte znaczy, takie pytanie. Czy warto, robić, czy nie warto? Robić, tak. No, bardziej w ten deseń. Nie, nie to już jak, powiedzmy, tak? No, bo to widzimy bardzo różne, przeróżne, jednoosobowe, dwie osoby się tam zaprasza do tego, czy ktoś prosi o udział na przykład, tak? Bo są takie opcje. Ale czy to w ogóle ma sens? Czy to, co to daje? Szczególnie na początku, kiedy zaczynamy rozwijać nasz profil, live z gośćmi są wręcz wskazane. To jest taka na początku najlepsza forma do dotarcia do nowych odbiorców. Oczywiście od razu powiem, że nie musimy, tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszać powiedzmy Ewy Chodakowskiej na takiego live'a. To nie muszą być osoby, które mają milionowe profile, czy profile, które mają po kilkaset tysięcy, ale na takiego live'a z praktyki już wiem, że nie trzeba mieć obaw, żeby zaprosić osobę, która ma powiedzmy tam parę tysięcy followersów, kiedy my mamy tych followersów 200 czy 300 i startujemy z profilem, ale ten profil przemawia za tym, że my jesteśmy konsekwentni i regularni, a nie, że wisi tam jeden post, tylko żeby tych postów rzeczywiście było kilkanaście, kilkadziesiąt. Takie osoby zazwyczaj chętnie przychodzą na tego live'a, bo to też jest szansa dla nich na dotarcie do nowych osób i raczej ludzie nie odmawiają takich wystąpień, jeżeli podamy im konkretne zasady i reguły, jak taki live będzie prowadzony, żeby ten live nie trwał półtorej godziny czy godzinę, bo też trzeba pamiętać o tym, że live'y na Instagramie mają to do siebie, że jest na nich ogromna rotacja ludzi i ci, którzy przyszli w pierwszych 5 minutach na tego live'a, to prawdopodobnie 3 razy do samego końca, zanim ten live zostanie zakończony, 3 razy zdążyli z niego wyjść, zrobić coś innego na Instagramie, wrócić na tego live'a i wrócić później na końcówkę, a często te pierwsze powiedzmy 50 osób z tego live'a to nie jest to samo 50 osób, z którymi my kończymy live'a i rotacja jest bardzo duża, my możemy widzieć w statystyce, że na live'ie mamy stałą ilość osób, na przykład cały czas oscylującą wokół 100 osób, a później jak kończymy takiego live'a, wchodzimy w statystykę i widzimy, że live'a wyświetliło 1400 osób. To wynika z tego, że ten live ma, tak jak mówiłem, bardzo dużą rotację i te osoby wchodzą na 3 minuty, na 2 minuty wychodzą, wchodzą znowu, wychodzą, wchodzą nowe i wychodzą. I rotacja jest bardzo duża i my docieramy dzięki temu też do dużej ilości naszych odbiorców. I to, co polecam w live'ach, szczególnie na początku, niech one nie przekraczają pół godziny, niech to są szybkie live'y na konkretny temat, a nie pogadanki o życiu. Niech one mają konkretny temat, niech one rozwiązują konkretny problem, dają konkretne tipy i niech idą w konkretnym kierunku te live'y i te rozmowy, żeby rzeczywiście nie zanudzić tych naszych odbiorców, bo jeżeli zaczniemy tworzyć live'y i przyzwyczajimy ludzi do tego, że nigdy u nas wartości czy edukacyjnej, czy humoru, czy jakiejś inspiracji, czy informacji nie znajdą, to przestaną otwierać te nasze live'y. No i live'y, kolejna rzecz, to co mają do siebie, wyświetlają się przed wszystkimi stories, które my widzimy na Instagramie, więc kiedy ktoś, kogo już obserwujemy, prowadzi takiego live'a, no to zazwyczaj ta osoba wyskakuje nam na tym jednym z pierwszych miejsc. No i te live'y gościnne, no to jest taka nieoceniona pomoc, szczególnie na początku w rozwoju naszego profilu. Natomiast później, nawet jeżeli już zapraszamy osoby, które mają te społeczności na Instagramie w dziesiątkach tysięcy czy w setkach tysięcy osób, one nie przekładają się tak dobrze na ilość nowych followersów, jak regularność publikacji, częstotliwość publikacji na Instagramie i trafianie na stronę Eksploruj i robienie zasięgów na poziomie kilkadziesiąt, czy 100, czy 150 tysięcy wyświetleń ze strony Eksploruj. Ze strony Eksploruj więcej obserwatorów nam przyjdzie niż nawet od gościa, który, tak jak powiedziałem, ma kilkadziesiąt tysięcy followersów. Mhm. Rafi, najtrudniejsze pytanie chyba dzisiaj. Biznes oparty na Instagramie.
jak tak naprawdę sprzedaje się dzięki Instagramowi? O co chodzi? Przez Instagram sprzedaje się bardzo prosto, jeżeli wiemy, co chcemy sprzedawać, tak jak powiedziałem. I tak ostatecznie sprzedaż głównie odbywa się poza Instagramem, mm-hmm. mimo że wiem, że duża część osób wyobraża sobie, że sprzedaż na Instagramie odbywa się w wiadomościach prywatnych. I widzę, że są skrypty do wiadomości prywatnych, jak sprzedawać w wiadomościach prywatnych. I często te skrypty, one są popularne gdzieś tam, powiedzmy, za granicą bardziej niż w Polsce jeszcze. No ale mi się to kojarzy z takim totalnym spamowaniem, nawet jeżeli jest to skrypt, który nie jest skryptem, który rozpoczyna rozmowę z naszym odbiorcą. No ale wiadomość prywatna powinna kończyć się zaproszeniem kogoś od razu, powiedzmy, na szybkiego Zooma, gdzie konkretnie odpowiemy mu na dany problem, a na takim Zoomie możemy już sobie wykonać konkretną sprzedaż, przedstawić naszą ofertę, przedstawić nasze usługi, produkty, cokolwiek innego. I to, co u mnie działa, jeżeli chodzi o sprzedaż na Instagramie, to ja sprzedaję przede wszystkim program konsultacji na Instagramie, który tam kosztuje parę tysięcy złotych. I nie byłbym w stanie sprzedać tego w wiadomości prywatnej, no bo jak ja bym podał cenę wiadomości prywatnej tego mojego programu konsultacji, to zanim bym zdążył opisać wartości stojące za tym programem i przedstawił, jak to wygląda, to ta osoba zdążyłaby mnie zbanować, bo powiedziałaby mi, że jestem wariatem. A w momencie, kiedy ktoś ma do mnie jakieś pytanie, ja od razu mówię, to wskakujmy na 10 minut na Zoom, ja odpowiadam na to pytanie jednocześnie. Za chwilę pojawia się kolejne pytanie, ja mam czas otworzyć panele pracy moich klientów obecnych, pokazać, z kim obecnie pracuję, pokazać wyniki, przedstawić moją ofertę. Właściwie zawsze kończy się to tak, że to osoba na tym Zoomie pyta mnie, no to Rafał, pokaż mi, jak można z Tobą bardziej współpracować. I sprzedaż na Zoomie jest bardzo prosta, więc to jest sprzedaż z wykorzystaniem ruchu z Instagrama, followers, z wykorzystaniem, powiedzmy, postów, z wykorzystaniem przekierowania całego tego ruchu w konkretne miejsce, w którym później my sprzedajemy. Ja to robię na Zoomie, natomiast moi klienci robią to na przykład na webinarach, robią to przez automatyczną sprzedaż na autowebinarach, robią przez automatyczne przekierowanie do strony sprzedażowej. W zależności od tego, co sprzedajemy, to rodzaj sprzedaży przez Instagram różni się, bo ja na przykład oficjalnie nie mam otwartego menu z moją ofertą nigdzie. Jedyną moją ceną, którą można znaleźć, to jest cena konsultacji takich pojedynczych. Natomiast dopiero te konsultacje pojedyncze otwierają to moje menu, ale to jest ze względu na to, jakie ceny, powiedzmy, u mnie są. Natomiast jeżeli sprzedajemy produkty tam w okolicach do 100 zł czy 200 zł, nie ma na to reguły, od razu powiem, że to nie mam przebadane tego w żaden konkretny sposób, no to produkty tam w okolicach tych 47 zł, 97 zł, my możemy regularnie, codziennie sprzedawać na Instagramie za pomocą postów, za pomocą stories, za pomocą odpowiedniego linku umieszczonego w biogramie, ale to już jest taki proces, o którym mógłbym opowiadać i opowiadać, bo metod tych sprzedaży jest dziesiątki. Najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o sprzedaż na Instagramie i odpowiedź na Twoje pytanie w skrócie, to jest pewna statystyka, która, że tak powiem, jest olewana przez zdecydowaną większość osób na Instagramie. Większość osób w ogóle na nią nie zwraca uwagi, a to jest kluczowa statystyka, jeżeli chodzi o sprzedaż. To jest statystyka, którą znajdziemy pod naszymi postami i to jest statystyka, która brzmi: ilość wizyt w profilu i później statystyka pod tą statystyką, ilość kliknięć w link w biogramie, bo to tam w linku w biogramie najczęściej odbywa się sprzedaż, zapis na webinar, zapis na newsletter i dalsze prowadzenie klienta w tym procesie sprzedaży. I każdy nasz post, każdy post, który konstruuję z moimi klientami, ma za zadanie, oprócz tego, że wywołać odpowiednie reakcje, czyli na przykład albo dużą ilość komentarzy, dużą ilość serduszek, albo dużą ilość, powiedzmy, zapisów, to drugim takim zadaniem, ale nadrzędnym w ogóle, poza uzyskaniem konkretnych reakcji, jest uzyskanie jak największej ilości wizyt w profilu, a profil musi być odpowiednio zbudowany, żeby konwertował na ilość kliknięć w link w biogramie. I tam się odbywa sprzedaż. I to jest ta statystyka, o którą my musimy walczyć i cały czas ją zwiększać. Mhm. Myślałem, że będę już powoli zmierzał ku końcowi, ale znowu jedno twoje słowo spowodowało, że zanotowałem pytanie.
Mówiłeś o kliknięciu w link w profilu, a teraz jest aplikacja, która umożliwia umieszczenie tam wielu linków. Czy to jest w ogóle dobre, że ten Linktree daje tym osobom, które już się zdecydowały kliknąć ten link, duży wybór, bo u mnie na przykład jest duży wybór różnych rzeczy do pobrania na przykład, tak, za free. No i teraz, czy to jest w ogóle dobre? Tych agregatorów linków jest wiele. Moim ulubionym jest Taplink, chociaż Linktree też wydaje mi się, że posiada praktycznie wszystkie te same funkcje. I agregatory linków są zazwyczaj wykorzystywane do tego, że rzeczywiście później wchodzimy na taką stronę do kogoś i mamy tam możliwość wybrania spośród 10 miejsc, w które za chwilę zostaniemy przeniesieni. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby rzeczywiście robić tam taką otwartą księgę i teraz które drzwi chcesz, powiedzmy, otworzyć albo na którą stronę chcesz wejść, ponieważ to niepotrzebnie rozprasza uwagę naszego odbiorcy. Jeżeli my mamy... No i teraz tu właśnie, zależy co my sprzedajemy, bo jeżeli są to produkty czy usługi warte tam kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, no to okej, niech tych linków jest nawet 5, bo w zależności od usługi klient sobie przekliknie, ale jeżeli my sprzedajemy kurs o wartości powiedzmy kilku stów, no to bez sensu jest kierowanie takiej osoby bezpośrednio na stronę sprzedażową, żeby ta osoba sobie czytała tą stronę sprzedażową, bo bardzo mało zakupów tak naprawdę z tego będzie i lepiej skupić się na jednym konkretnym celu, jeżeli prowadzimy kampanię sprzedażową konkretnego na przykład kursu, konkretnego produktu, usługi czy warsztatów, to na ten moment przynajmniej wyrzucić agregator linków i wrzucić wyłącznie czy to stronę do zapisu na webinar, czy to stronę do pobrania jakiegoś lead magnetu, który później będzie kierował do oferty sprzedażowej i skupić się wyłącznie na tym jednym konkretnym linku. Na przykład w przypadku sprzedaży i prowadzenia kampanii pod kursy online, no warto, to co ja stosuję z klientami, to przez 10 dni intensywnie kierujemy ludzi, bardzo intensywnie, na link w biogramie, krążąc cały czas wokół jednej tematyki, na przykład tego kursu, który sprzedajemy i ten link ma za zadanie zebrać konkretnie maila pod pretekstem, że osoba, która zostawia maila, otrzyma zaproszenie na szkolenie, na którym rzeczywiście będzie wartość edukacyjna, ale nie jest ukrywane to, że na szkoleniu będzie też informacja o tym, jak można kupić nasz, powiedzmy, kurs online, więc to jest wprost informowane. Ludzie muszą wiedzieć, po co klikają, a zbyt dużo tych linków w tym agregatorze, na przykład takim jak Linktree, powoduje, że ludzie wchodzą i wychodzą i nie klikają w żaden, albo klikną w jeden i za chwilę się zgubią i nie trafią dokładnie tam, gdzie chcielibyśmy, żeby trafili. Super. Rafał, ja myślę, że ta rozmowa, nawet nie wiem kiedy, ale już chyba przekroczyliśmy godzinę, więc to jest taka, powiedziałbym, takie kompendium wiedzy dotyczące zarówno tego, jak budować profil, jak go rozwijać. Dałeś naprawdę sporą garść, dwie garści nawet, takich ciekawych, szybkich, tak zwanych quick winów, czy takich rzeczy do zastosowania, które powinny bardzo szybko przynieść rezultaty, więc to jest coś chyba, o co słuchaczom chodziło, a szczególnie patronom, którzy mieli jakiś powód, żeby zadać pytanie, ono jest tu przemycone. No to ja ci za to już teraz dziękuję, natomiast no, to nie jest koniec, bo ja jeszcze chcę ciebie zapytać, jaką książkę albo jakie książki poleciłbyś słuchaczom podcastu. One oczywiście nie muszą mieć nic wspólnego z rozwojem. Jest książka, która rzeczywiście była kluczowa dla mojego podejścia do rozwoju osobistego i która sprawiła, że w ogóle tym tematem zainteresowałem się. To było 16 lat temu i to była książka, do tej pory ją mam i to książka, którą kupowałem wielokrotnie, czy w prezencie komuś, czy nawet sobie musiałem odkupić, bo komuś pożyczyłem i później ona do mnie nie wróciła, ale zawsze muszę mieć poczucie, że ją tutaj mam na półce. To jest 7 nawyków skutecznego działania. To jest książka kluczowa, od której w ogóle ja zacząłem przygodę, powiedzmy, z moim rozwojem osobistym i zacząłem się rozwijać. I to była książka, kiedy ja jako 18-latek pracowałem w tokarni
toczyłem takie ciężkie rury metalowe, musiałem dźwigiem je wrzucić do takiej maszyny i z nich leciały wióry gorące metalu, które wpadały mi za rękawice i miałem mnóstwo oparzeń na rękach, bo ja siedziałem obok takiej rury i właśnie czytałem książkę i taka rura toczyła się 2 godziny, a ja miałem czas na czytanie książki i cały w smarze, cały poparzony, te wióry we mnie uderzały, książka była poprzypalana z różnych stron, pamiętam, i wtedy ją dorwałem i wtedy ciotka mi ją kupiła i wtedy ją przeczytałem. No i jak ją przeczytałem, to zwolniłem się z pracy i poszedłem trochę w innym kierunku, jeżeli chodzi o moje życie. I druga taka książka, po części też związana z rozwojem osobistym, ale książka związana z moją pasją, która sprawiła właśnie to, że zakochałem się w sprzedaży i zacząłem sprzedaż traktować jako taki challenge, zadanie, wyzwanie, zagadka i coś, co się po prostu rozwiązuje i coś, co jest jak matematyka i można na to znaleźć różne wzory, jeżeli chodzi o rozwiązania, to jest jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie Franka Badgera. To jest, czy audiobooka, to już nawet nie wiem ile razy słuchałem, na pewno z kilkadziesiąt razy. Książkę, no to niektóre strony jestem w stanie wręcz cytować. To jest książka, po której zakochałem się w sprzedaży, a moja sprzedaż wtedy na słuchawce wystrzeliła, ale wystrzeliła do takiego poziomu, że szybko mnie tam na trenera przerzucili i ja się zacząłem zajmować tą sprzedażą wtedy naprawdę z takiej pasji, gdzie w życiu bym się nie spodziewał, idąc do tej pracy, że ja tam cokolwiek sprzedam, bo tam miałem po prostu przetrwać przez wakacje. Tak, tak, tak zaczynaliśmy tę rozmowę właśnie, jak mówiłeś o tym, że to miała być tylko praca na wakacje. Super, Rafał, dzięki za polecenie tych książek. Twój profil na Instagramie, bo to jest taka kolejna rzecz, gdzie mówię, no dobrze, no teraz ktoś chce ciebie obejrzeć, zobaczyć, sprawdzić, napisać, zapytać, no to wiemy, że to na pewno będzie Instagram. Twój profil, jak ktoś pisze instagram.com/tojarafi, no ale gdzie jeszcze ewentualnie? Czy jest takie miejsce, czy po prostu mówimy Instagram, koniec, nie rozdrabniamy się, esencjonalnie? Esencjonalnie Instagram i koniec, ponieważ mam uraz do Facebooka, tak jak mówiłem, ten Messenger rzadziej jest u mnie odpalany i tak z przymusu go odpalam, więc Facebook u mnie odpada. Na LinkedIn, tak jak powiedziałem, nie ma mnie, czego żałuję. Na TikToku to nawet nie wiem, czy wiadomości można wysyłać i też rzadko tam raczej wchodzę. No i rzeczywiście, no, z tego powodu, że na tym Instagramie spędzam godziny czasu w ciągu dnia, bo na nim pracuję z klientami, to tam najłatwiej mnie dorwać. I nawet maila nie będę podawał, bo po prostu na Instagramie najszybciej można mnie złapać. Maila podasz przez Instagram, jak ktoś będzie chciał napisać. Tak. Słuchaj, Rafał, raz jeszcze dziękuję. Wszystko to, o czym rozmawialiśmy i książki, i te kilka takich wybiorę najciekawszych, najtłustszych porad, ale też kontakt do ciebie przez Instagrama będzie w opisie tego odcinka podcastu na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego. No a ja dzisiaj bardzo ci dziękuję w swoim imieniu, bo ja tutaj zanotowałem też sporo ciekawych wskazówek, które zamierzam też wykorzystać, ale też w imieniu słuchaczy oczywiście, więc wielkie dzięki. Ja tobie bardzo również dziękuję za zaproszenie. Byłoby mi bardzo miło i bardzo przyjemnie dzieli mi się tą wiedzą, która jest dla mnie moją pasją jednocześnie. Dzięki jeszcze raz. Rozwój osobisty dla każdego. Jak? Rozmowa podobała się? Myślę, że naprawdę dużo bardzo konkretnych wskazówek od Rafała. A ja powiem tylko, że już po nagraniu zapytałem Rafała wprost, mówię, okej, czy masz jakąś umowę, tak zwaną NDA z tymi osobami, którym pomagasz? Czy być może mnie możesz tutaj już na tak zwanym poza anteniu pokazać, jakie to profile, o których opowiadałeś? I przyznam, że do tej pory zbieram szczękę z podłogi. Więc naprawdę Rafał robi świetną robotę i widać, że zna się na tym, że dogłębnie zbadał temat. I jestem przekonany, że jeśli masz jakiś cel, jeśli chodzi o Instagram, to właśnie z tego odcinka dużo dla siebie przyswoisz. I mam nadzieję, że wdrożysz. Za wysłuchanie tego odcinka bardzo, bardzo dziękuję, ale zapraszam też oczywiście na Instagram i mój, i Rafała, i każdy inny, jeżeli masz profil ulubiony. Myślę, że to jest ciekawe medium do tego, aby poznawać się trochę lepiej. A za dzisiaj raz jeszcze dziękuję i zapraszam za tydzień na kolejny nowy odcinek podcastu. Serdecznie pozdrawiam.